nie słychać, ale mi po prostu piździ. Jeszcze powiedz, gdzie jesteśmy, co... Nie wiem, gdzie jesteśmy, szczerze mówiąc. W Posadzie Jaślickiej, nie? W Posadzie Jaślickiej, tak. No, chcemy się dostać do Jaśliska. Tam prawdopodobnie będziemy mieli nocleg, a... Dolało nam do dupy po prostu tak, że... Na Jasielu, na polu namiotowym. Obudziliśmy się w kałuży, kurwa, w namiocie. Kałuża w namiocie. Masakra. Dzięki uprzejmości chłopaka Łowieckiego udało nam się tutaj zjechać. Tak, no po prostu, krótko mówiąc... Generalnie wszystko jest mokre. Trywialnie mówiąc, chłopaki nam po prostu dupska uratowali w tym momencie, bo... Namiot jest przemoczony. Stąd wyciśnięta pomba. Także zostajemy przynajmniej do wtorku w Jaśliskach, suszymy się. Generalnie to wszystko jest mokre. No więc dobrze, nie? No nie, że jest dobrze. Na razie siedzimy z tyłu sklepu. Spróbujemy się jakoś dogrzać setką. I co będzie dalej? Dzwoniłam do domu. Mama przez telefon. Aż słyszę, jak się czepiesz. Nie wiem, już jest trochę lepiej. Jest trochę lepiej. Za chwilę idziemy na kwaterę. No, ogólnie piździ. Zrobiło się cholernie zimno. Z 30 stopni przez dzień. W tym momencie jest, nie wiem, może 10-12. Nie ma. Nie ma 10, bo teraz przestanę. W ciągu doby, nie? Także... Jest dobrze. Zmiana planów. Improwizacja pełna. Prawda. To dzisiaj jeszcze pogramy w karty. Pewnie tak. Jak się nie łopijemy. Pewnie się łopijemy. Co nam pozostaje? Do zobaczenia, dzieciaczki! Wlejcie piwa łyk na mój górski grób. Gdy po raz ostatni na szlaku zabłądzę, dopóki z wami będę pił, będę żył. Jeszcze wakacje z duchami wam urządzę. Nie wiem, czy poznajecie miejsce. No nie. Tu, gdzie siedzę w tym momencie, tędy Maciek Sztur wjechał traktorem do środka. To są te schody. W filmie wino truskawkowe. Dokładnie, jesteśmy w Jaśliskach. To jest ten rozjazd i tam jest ten przystanek, na którym na początku wysiadał główny bohater. Zresztą później tam pójdziemy, to się też to nakręci. Cały ryneczek jest ładny. Bardzo. Gdzie my tu jesteśmy? W Jaśliskach, tak. Oczywiście. Został nakręcony film na podstawie książki Andrzeja Stasiuka. Opowieści galicyjskie. Galicyjskie, tak. A film nosi tytuł Wina truskawkowe. A my jesteśmy w ryneczku. Przed chwilą siedziałam na miejscu, gdzie Maciek Sztur wjechał traktorem do knajpy wjechał traktorem. Tak najpadale istnieje. Mają bardzo dobrą posąg po betońsku. Żeberko, jakie pyszne. Żeberko. I kurde, zapłaciliśmy za dwa obiady z piwem 30 zł. A kichana pchana pięknie. Tutaj, mniej więcej w tym miejscu, nam gościu mówił z knajpy. Zaraz to pokażemy. Za nami będzie. Jak jest ten znak tam, ograniczenie do 30 stopni, to był ten słynny kiosk, w którym sprzedawała cyganka z filmu Gminy Truskawkowe.
Ryneczek wygląda tak. Jest to zabytkowa zabudowa, z tego co wiem. Prosto wejść do baru, gorzej się wydostać. Przyjedźcie. Gdy przy placie bracie trzyma niewidzialna dłoń. Ale przecież skoro dusza krzyczy zostań, łatwiej zwiększyć poziom niż utrzymać ją. Po co wichry mają spychać cię do rowu, kiedy droga zacznie kluczyć jakoś krzywo? Jeśli myślisz, że to wina, wina znowu, i gdzie nie iść, lepiej wypij jeszcze piwo. No mów. Co, kręcisz film? Mhm. Aha. Zajebiście mi się język plącze.